zachowanie się przeciwników politycznych, szczół flamisty, koniun maculatum, taka roślina baldaszkowata rosnąca w wilgotnych miejscach. To jest prawdopodobnie roślina, za pomocą której wykonano wyrok śmierci na Sokratesie, bo jego objawy chronią przed śmiercią, pasują właśnie do zatrucia szczwołem. Substancja podsyszcza tonina, powoduje powolny paraliż, w końcu paraliż oddechowego. U schyłku XV wieku słynna rodzina czcicielska we Włoszech, rodzina Borgiów. Wszyscy prawdopodobnie słyszeli. Papież Aleksander VI z nazwiska Borgia, jego syn Cezary Borgia i córka Lucrecja Borgia, która się z tych osób prawdopodobnie najbardziej znana w kulturze popularnej jest Lucrecja, na temat której w źródłach historycznych tak naprawdę nie ma dowodów, że ona kiedykolwiek kogoś osobiście ręką własną otruła. Natomiast papież Aleksander VI, oprócz tego, że zamienił Watykan w takie gniazdo grzechu i rozpusty, to używał bardzo chętnie trucizny, żeby pozbywać się przeciwników politycznych oraz żeby likwidować kardynałów, którym wcześniej zapłacił wysokie łapówki, żeby pomogli mu osiągnąć stanowisko papieża, żeby z powrotem te wszystkie ziemie i bogactwa dostać, to ich po prostu truł. Trucizną używaną przez Aleksandra VI i ponoć także przez jego syna była tak zwana kantarella. Jej składu nie znamy, bo ona dodawała do pokarmów, do wina. Na podstawie opisu objawów, na jakie cierpiały ofiary, można domniemywać, że jej głównym składnikiem aktywnym był aprzelnik. Spożycie kantarelli powodowało straszliwe wymioty, palące bóle brzucha, wielkie pragnienie. Można było ją podawać powoli, stopniowo albo raz za serwować dużą dawkę. To była trucizna, która działała z pewnym opóźnieniem, więc można było właśnie podawać przez dłuższy czas. Była bez smaku, nie sposób było ją wyczuć w wodzie czy w winie. I jak na ironię, zarówno papież Aleksander VI, jak i jego syn Cezary sami na koniec odczuli na własnej skórze skutki tej trucizny, ponieważ pewien kardynał, który dowiedział się, że na uczcie u Borgiów mają go otruć, przekupił podczaszego, żeby to samo, to zatrute wino podał samemu papieżowi, jego synowi. Inni przypuszczają, że być może ten, kto miał serwować truciznę, po prostu się pomylił, ponieważ ostateczny efekt tej uczty był taki, że papież Aleksander, wówczas już sędziwy, 73-letni, jego 24-letni syn okropnie się rozchorowali właśnie w mękach, wymioty, biegunka, bóle brzucha, straszliwe pragnienie, palenie w brzuchu. Papież już stary po 4 dniach zmarł z odwodnienia i właśnie ta trucizna go zabiła. Cezary długo chorował, męczył się, ale ponieważ był młody i silny, to ostatecznie wyzdrowiał. Natomiast objawy otrucia miał właśnie ten kardynał też, więc być może po prostu służący pomylił, już się tak pomylił butelki, że już nie wiedział, komu nalewa truciznę, a komu nie. I teraz troszeczkę więcej opowiadam o arszeniku, który przez wiele wieków był znany jako król trucizn, czy bardziej ironicznie jako puder de succession, puder spadkowy. Arsen występuje w kilku odmianach alotropowych, a dla toksykologów szczególnie istotny jest jego związek tritlenek arsenu, czyli tak zwany biały arszenik, takie białe, prawie że bezbarwne kryształki. One po rozpuszczeniu nie mają smaku, bezbarwny roztwór. Tutaj ten taki żółty minerał, tutaj to jest realgar. Jeszcze kilka innych barwnych związków arsenu, które są wykorzystywane jako pigmenty. Związki arsenu też pojawiają się jako zanieczyszczenie w kutnictwie miedzi, mogą stanowić źródło zagrożenia dla kutników. Natomiast wracając do tritlenku arsenu, to jest właśnie ta trucizna, która była stosowana podstępnie przez nie wiadomo jak wiele osób, które pragnęły się cichaczem uwolnić. Od takiego dziadka, który już nie pracuje, ale może o nim coś odziedziczyć. W czasach, kiedy jeszcze nie były opracowane metody na wykrywanie trucizny w zwłokach, to właśnie przez 18-19 wiek raj dla trucicieli. Dopiero w XIX wieku opracowano tak zwany test Marsza, który pozwala wykryć arszenik w tkankach.
również w XIX wieku na Arszenik byli narażeni nie tylko ludzie, którzy mieli jakichś tam niewiązych ich siostrzeńców czy bratanków czy rodzinę, ale można było też się zacząć arszenikiem na przykład wchodzącym tapet, bo zielone tapety zawierały pigmenty zawierające arsen, także malarze byli narażeni, jeżeli używali takiej zieleni chilego zawierającej arsen, ubrania bywały farbowane właśnie toksycznymi pigmentami tymi. Niektórzy twierdzą, że być może Napoleon, z którego włosa znaleziono dużą ilość arsenu, jedni twierdzą, że być może został otruty, a inni, że w jego w domu, gdzie mieszkał na wygnanie na Wyspie Świętej Heleny, tapety właśnie zawierały toksyczne barwniki zawierające arsen. Natomiast gdy chodzi o trucicieli XIX-wiecznych, to mam tutaj jeden przykład Mary Ann Hutton, szkockiego pochodzenia, pani została powieszona, wykonano na niej karę śmierci w ciągu swojego życia, prawdopodobnie otruła powyżej 21 osób, w tym 11 własnych małych dzieci. Właśnie w tych czasach, kiedy jeszcze nie było godnych zaufania metod na wysyłanie arszeniku, można było objawy zatrucia, można było łatwo uznać za po prostu objawy takiego ciężkiego nierzutu żołądkowo-jelitowego. Czasy, kiedy woda często była zanieczyszczona, jedzenie było niezbyt dobrej jakości higienicznej. Dzieci i tak śmiertelność niemowląt w małych dzieci była bardzo wysoka, właśnie ze względu na jakieś takie biegunki wieku dziecięcego. I łatwo można było uznać, że to śmierć z przyczyn naturalnych. Do czasu, kiedy ktoś wreszcie przy 11 dziecku podejrzeń nabrał, pani się przeprowadzała po drodze i czuła dwóch czy trzech mężów, te dzieci, jej dzieci, mężów, gdzieś kochanki swoich. Tak po prostu nikt nie zwrócił uwagi. Kiedy w końcu ją skazano na śmierć i powieszono, doczekała się swojej rymowanki takiej, którą dzieci powtarzały. Mary Ann Hutton, she's dead and she's rotten, she lies in her bed with her eyes wide open. Sing, sing, oh what can I sing, Mary Ann Hutton is tied up with string, i tak dalej, tłumacząc to. Mary Ann Hutton nie żyje i zgniła, leży w łóżku, ma otwarte oczy i śpiewając, o co mogę zaśpiewać, Mary Ann Hutton związano ją sznurem, gdzie w powietrzu sprzedaje czarny salceson po dwa za pensa. Coś w sam razie Rammstein mógłby o niej piosenkę skomponować. Kolejny, wracając do czarownic, które się chętnie tutaj z nami posługiwały. W trylogii husyckiej bardzo piękny epizod jest, jak tam Rainer Van z dziewczyną uciekają przed prześladowcami, używając czarodziejskiej maści pozwalającej latać. Jak najbardziej w Europie tego rodzaju maści czarownice używały. Nie pamiętam czy jego autorstwa, jest ten obraz przedstawiający jakieś sceny lotu na sabat, z puszczy i tak dalej. Czarodziejskie maści czarownic zawierały części roślin, takich jak gielum, gwiędzierzawa, datura stramoniu, pokrzyk wilcza jagoda, atropa belladonna i lulek czarny. Te rośliny zawierają alkaloidy tropanowe, takie jak ciercy janina czy atropina we wszystkich częściach. Alkaloidy tropanowe działające na organy człowieka wywołują takie objawy jak silne pobudzenie układu współczulnego, i rozszerzenie źrenic, suchość w ustach, pobudzenie, przy okazji też halucynacje. Maści czarownic prawdopodobnie być może zawierały też jakieś tam komponenty maku, bo alkaloidy maku w połączeniu z tymi atropiną i histyjaminą powodują taki stan takiego jakby śnienia na jawie, że człowiek jednocześnie śpi, nie kontaktuje z otoczeniem, ma halucynacje i właśnie zapada w taki swego rodzaju trans. I czarownice, jakieś tam zielarki pragnące się odurzyć, w ten sposób smarowano się pod pachami i w kroczu, tam gdzie skóra jest cięta i łatwo wchłania tego typu substancje. Było po prostu rozmieszane z tłuszczem, wchłaniało się przez skórę. Tutaj mam, tu jest pokrzyk, wilcza jagoda. Możecie dosyć często go można spotkać w lasach, w jakichś zaciemnionych miejscach. Czasami niektórzy go też sadzą w
to mniej więcej jest taka wysokość. Jagody też są większe. Dzieci je niekiedy lubią zjadać, bo jagody są słodkie w smaku. Jeden liść pokrzyku albo 10 jagód może zabić dorosłego. Dla dziecka śmiertelne mogą być już 3 jagódki. I zatrucie właśnie się objawia z pobudzeniem, z suchą gorączką, suchością w ustach i halucynacje ponoć są wybitnie nieprzyjemne. Przechodząc znowu do trucicieli znanych z historii, przenosimy się do Francji, do czasów XVII wieku, rządy Ludwika XIV, króla Słońce. Obrazki po lewej przedstawiają markizę de Brambier, która oprócz tego, że dosyć źle się, można powiedzieć, źle się prowadziła, to za namową swojego kochanka, niejakiego Saint-Foix, otruła między innymi swojego ojca i dwóch braci za pomocą jakiejś mieszanki arszeniku i ołowiu. Jakaś taka wolno działająca trucizna. Wpadła w ręce sprawiedliwości, dlatego że jej kochanek eksperymentował z truciznami jakieś prywatne swoje małe laboratorium alchemiczne. Pewnego razu wsunęła mu się maska ochronna, nadychał się czego, jakichś czujących oparów, zmarł. I ci, którzy jego przeszukiwali papiery po śmierci spadkobiercy, znaleźli listy, przez które wyszła na jaw zbrodnia markizy. Markiza uciekła do klasztoru, ale ją złapano. Ujęto, skazano ją po procesie, skazano ją przed śmiercią na torturę polegającą na tym, że jej siłą wlewano do ust jakąś straszną ilość, ileś tam litrów wody. Właśnie to tutaj jest rycina przedstawiająca, jak ją torturują. Natomiast i potem ją, już nie wiem, albo ją powieszono, albo jej ścięto głowę, Natomiast po prawej jest też taka postać głośna, też do czasów XIV, niejaka Catherine Monvoisin, też znana jako La Voisin, wdowa po jubilerze, która sobie dorabiała intensywnie czarną magią, szykowała afrodyzjaki między innymi dla dam dworu, właśnie z dworu Ludwika, szykowała też trucizny. Poza tym jej znajomi, tacy księża odszczepieńcy, odprawiali czarne msze za pomyślność dworzan, którzy pragnęli, żeby im się w intrygach wiodło, zachowały się bardzo ciekawe zeznania procesowe na ten temat, jak to tam zażynano jakieś kury na brzuchu na jej dziewicy i składano ofiary i tak dalej. No w każdym razie La Voisin jako trucicielka nie była specjalnie, chyba te afrodyzjaki wychodziły lepiej niż trucizny, bo jedna z osób, które miały być podtruwane, była jedna z bodajże wnetek Ludwika, która bynajmniej od tych trucizn nie umarła. W każdym razie tutaj na rycinie widać portret wdowy Voisin, trzymany przez jakiegoś takiego demona. W pamięci potomnych się zachowała jak najbardziej. Takich jeszcze przypomina mi się, nie mam slajdu na ten temat, ale dwa jeszcze były wielkie skandale, gdy chodzi o dostarczanie masowe trucizn kobietom, żonom nieszczęśliwym, które się pragnęły mężów pozbyć. W XVII wieku taka kobieta była we Włoszech, Giulia Tofana, unieśmiertelnił ją Buchakot w Mistrzu i Małgorzacie na balu, tam się taka seniora Tofana z zieloną wstęgą na szyi pojawia, więc to jest postać historyczna. Ona sprzedawała truciznę pod nazwą handlową Aqua Tofana albo Cudowna Woda świętego Mikołaja z Bari. Sprzedawano ją nawet z obrazkiem przedstawiającym świętego Mikołaja, to rzekomo była jako dewocjonalna jakaś taka woda uświęcona. Tak naprawdę była to trucizna, też zawierająca arszenik i ołów, którą już ona mogła wlać swojemu mężowi do zupy, do wina. I potem po jakimś czasie męża grzebano, żona dziedziczyła spadek i wszyscy byli szczęśliwi. Teraz zupełnie zmieniamy temat, przechodzimy do innej bajki. Trochę opowiem o trucicielu znanym z Polski, którego sobie można gdzieś w lesie zebrać, jak ktoś ma pecha, bo czytałam ostatnio powieść, w której główny bohater ubiera się na grzyby zwierakanie. Mimo że jest doktorem prawa, to nie wie, jak mu homo stomatnikowy wygląda, nigdy w życiu go nie widział nawet na obrazku. I właśnie zrywa stomatnika, na szczęście mu znajomy mówi, że to jest kłujący grzyb. Więc trochę opowiada o muchomorze sromotnikowym. Nie należy go mylić ze sromotnikiem bezwstydnym, bo to są zupełnie inne grzyby. Sromotnik to jest taki pofałdowany, zielono-brązowy kapelusz ma. Śmierdzi jak czasami w lesie czy na jesieni idziecie lasem, czujecie coś takiego, co pachnie trochę jak kupa, trochę jak padlina, to jest prawdopodobnie sromotnik, który gdzieś tam sobie rośnie.
On nawet jak młody owocnik, to jest to nawet niezjadalny, jak jeszcze nie zacznie śmierdzieć. Natomiast mucholos owocnikowy, Amanita phalloides, nie śmierdzi, lekko podobno pachnie owocami, podobno ma przyjemny smak, jest najbardziej śmiercionośnym grzybem, jakiego można w Europie spotkać. Jeszcze z tej samej grupy toksyczności, blisko niż pokrewnione też, też są muchomor wiosenny, Amanita verna i muchomor jadowity, Amanita virosa. Muchomora stronownikowego można poznać po trzech charakterystycznych cechach, strzałki je wskazują. Białe blaszki pod kapeluszem, piękny, duży, biały pierścień, pisający, taka kryza i pochwa u podstawy trzonu. Jeżeli coś ma pochwę, to jest muchomor, nie należy tego ruszać, a generalnie, żeby być zupełnie bezpiecznym, to nie należy po prostu zbierać niczego, co ma pod kapeluszem białe blaszki, bo wszystkie, wprawdzie zdarzają się też smaczne grzyby jadalne z białymi blaszkami, jakby gołąbki, ale dla bezpieczeństwa, jak ktoś się dobrze nie zna, to po prostu nie ruszać. Trudno jest muchomora stronownikowego rozpoznać, nie jest to pewne po barwie kapelusza, bo ten barwa się może zmieniać, może być szaroliwkowy, zielony, żółtawy, nawet się zdarzają białe. To jest po prawej mały, młody owocnik i też malutkie, młode muchomorki, takie wielkości, idą do zapałe. Muchomor zawiera toksyny, takie cyklopeptydy, amanityny i falotoksyny. Tutaj na obrazku są alfa i beta amanityna. One się wiążą z polimerazą RNA typu drugiego, hamują syntezę białka. Przede wszystkim mają bardzo duże powinowactwo do komórek wątroby, powodują matrice komórek wątroby i proksymalnych kanalików nerkowych. Bez wątroby żyć się nie da. Co jest takie jeszcze szczególnie tutaj podstępne, objawy zatrucia muchomora stronownikowego występują z opóźnieniem. Czyli zjadamy sobie takiego smacznego grzyba, 50 gramów owocnika wystarczy, żeby zabić dorosłą osobę. I po dopiero 8 do 12 godzin, jeżeli potrawa nie zawierała jakichś innych grzybów powodujących wcześniej objawy żołądkowe jelitowe, to dopiero dużo później, po 8-12 godzinach, mamy najpierw wymioty, straszną biegunkę, bardzo szybko mogą doprowadzić do odwodnienia. Później na jakiś czas się pozornie, na kilka godzin znowu stan trochę poprawia, a następnie pojawiają się objawy narastającego uszkodzenia wątroby. Żółtaczka, obniżenie krzepliwości krwi, bo wątroba dwie czynniki krzepnienia, czyli potoki w miejscu skłucia, wygroczyny pod skórą, dalej zaznaczające się zaburzenia świadomości wskutek poziomu wzrostu poziomu tych tłuszczyn metabolicznych we krwi, te, które normalnie wątroba usuwa i w końcu tak zwana śpiączka wątrobowa, encefalopatia wątrobowa, zaburzenie świadomości, utrata świadomości. Nie ma niestety specyficznej obstrutki. Jedynym ratunkiem dla osoby ciężko zatrutej jest przeszczep wątroby. Zakładając, że się dawca znajdzie. W historii papież Klemens VII właśnie stworzył muchomora. Nie wiem, czy ktoś mu tego muchomora podał, czy po prostu mu się muchomor zaplątał w jakiejś potrawie grzybowej. Natomiast obecnie się stosuje oprócz takiego leczenia objawowego tych wszystkich, można podawać leki, łagodzić objawy. Jest roślina, która być może mieć jakąś wartość terapeutyczną w tym zatruciu, ponieważ jej nasiona zawierają substancje chroniące komórki wątroby. Jest to ostrotes flamisty, Ligum Marianum, znany już od dawna, już w średniowieczu z pisów medycznych jako roślina lecznicza. Jest taki preparat Silimarol, chroniący wątrobę, który właśnie zawiera substancje z tej rośliny. Teoretycznie być może ma jakąś wartość ochronną, wykazano doświadczenie, że może mieć jakąś wartość w tym zatruciu pomocniczą. Z tym, że najważniejszym prognostykiem tego, czy chory będzie żył, czy umrze, pozostaje po prostu ilość spożytego muchomora. Albo wątroba się zregeneruje, albo się nie zregeneruje. Innym śmiertelnie trującym grzybem, o wiele mniej znanym, a spotykanym w Polsce i właśnie masowe zatrucia w latach 50. były spowodowane tym grzybem, to jest zasłona kłódy, Cortinarius orellanus. Zawiera substancję, taką orellaninę, która uszkadza wybiórczo nerki. I też się objawy pojawiają podstępnie z dużym opóźnieniem od 3 do nawet 20 dni. Najpierw są takie niespecyficzne objawy żołądkowo-jelitowe, jakieś takie jakby trochę grypowe, złe samopoczucie,
zapalenie nerek, bóle w okolicy nerek, białkomocz, krwiomocz, w końcu bezmocz, mocznica, zatrucie organizmu. W latach 50. w okolicach Wrocławia notowano masowe zatrucia ponad 100 osób, łącznie jakimiś suszonymi grzybami spożywanymi na Wigilię. Właśnie w okresie świątecznym przez kolejne lata się zgłaszali zatrucie ludzie do szpitali, nie wiadomo było, co im zaszkodziło, aż w końcu taki lekarz z zacięciem na detektywa, niejaki Stanisław Grzymała, wydedukował, że pod powodem tego zatrucia były właśnie grzyby. I w niektórych sytuacjach zatrucie jest na tyle poważne, że już do końca życia taki pacjent ma tak uszkodzone nerki, że do końca życia można wymagać mu dializy później. Natomiast muchomoch, który wszyscy znamy od podstawówki jako taki synonim absolutnie najbardziej trującego, świecenie trującego grzyba, to jest muchomoch czerwony. I to jest wielka ściema, bo ten piękny muchomoch tak naprawdę bynajmniej nie jest jakoś strasznie niebezpiecznie trujący, może ewentualnie poważnie zaszkodzić dziecku. Natomiast dorosłej osobie on był stosowany na przykład przez szamanów syberyjskich do oburzania się, bo zawiera oprócz muskaryny, która daje takie objawy jak pobudzenie układu przywspółczulnego, czyli sinoton, wymioty, objawy żołądkowe i jelitowe, zawiera też takie substancje jak muscymol i kwas ibotenowy, które powodują pobudzenie, halucynacje, delirium. Objawy zatrucia muchomorem czerwonym to są naprzemiennie właśnie pobudzenie, takie halucynacje, wysoka temperatura i okresy takiego uśpienia czy zapadania w trans. Tutaj jakoś rzadko ten muchomor, to zatrucie mimo takich bardzo burzliwych objawów, że chorzy wymagają uspokojenia, sedacji, to ostatecznie rzadko kiedy ma poważny przebieg. I opowiadając o trucizna na przestrzeni wieków, nie sposób nie wspomnieć jeszcze o jednym grzybie, to jest zupełnie innej rodziny, gąbkowce. Buławinka czerwona, czyli sporyż, Claviceps purpurea, to jest szkodny pasożyt żyjący na życie, także na jęczmieniu. Tutaj po lewej mamy te takie różki czerwono-fioletowe, twarde buławinki na życie, tutaj na jęczmieniu. I w latach, kiedy było wilgotno, zimno, masowe się zdarzało, że było żyto masowo skażone. I później chleb z takiego żyta powodował bardzo ciężkie zatrucia. Sporyż zawiera alkaloidy, takie jak ergotamina, które powodują zwężenie naczyń obwodowych i niedokrwienie kończyn, czyli palce, kończyny. To mogło powodować, najpierw było zaśnienie, utrzymujące się pod wyziębienie tych kończyn, a później straszne bóle i w końcu mogły dochodzić do martwicy i odpadały palce, ręce. Tutaj taki ciężki przypadek egotyzmu prawdopodobnie jest na tym obrazie. I żebracy Broila, wprawdzie niektórzy z nich prawdopodobnie mogą być trędowaci, to właśnie tacy żebracy bez nogi, bez ręki mogli też być ofiarami egotyzmu. No, nazwą tej choroby w tradycji jest ogień świętego Antoniego, ze względu na straszne palące bóle, które ta choroba powodowała. Dzisiaj już sporyż bywa niebezpieczny w krajach rozwijających się, w jakiejś Etiopii, w Europie nie, bo są stosowane opryski. Tutaj panel pięknych, ozdobnych roślinek, które z naszej szerokości geograficznej, które zawierają niebezpieczne trucizny. To jak zawierające akonitynę. Zatrucie akonityną. Akonityną jest opisane w powieści Oli Janusz do wschodzącego słońca, gdzie bohater ulega zatrucie akonityną na bodajże na kartce papieru, na liście, którą się wchłonęła przez skórę. Jak najbardziej akonityna przez skórę się wchłania, powoduje drętwienie, znieczulice, potem objawy takie ogólne, żołądkowo-jelitowy, wymioty, zaburzenia świadomości, bo to prowadzi do paraliżu ośrodka oddechowego. To jadów jest kilka gatunków, chyba wiele gatunków, takie właśnie piękne, ozdobne rośliny. Też, jak wspomniałam, były stosowane kiedyś tam do zatruwania strzał. Dalej cis, taxus baccata. Zawiera substancję trującą, jest zespół alkaloidów zwany taksyną. Można się zatruć żując igły, żując konie, są bardzo wrażliwe na to truciznę i pierwszą objawem zatrucia może być po prostu zgon. Zwierzak sobie ogryzał i padł w serce, odmówiło posłuszeństwa. Dla człowieka odwrot z 50 igieł może być dawką śmiertelną. Te substancje na nich podrażniają żołądek, są wymioty biegunka i później arytmia
zaburzenia strony serca, które prowadzą do zgonu. Cała roślina jest trująca, jedynie czerwona osnówka nasion jest jadalna, jest słodka w smaku, natomiast rozgryzienie zawartych w niej nasion już będzie prowadziło do zatrucia. I wreszcie taka mało znana jako roślina trująca, ale spotykana w ogrodach, taki bardzo ozdobny krzew z żółtymi kwiatami, złotokarp pospolity. Warto wiedzieć, że to też jest roślina trująca. Cytyzus laburnum, zawiera cytyzynę, trujące są nasiona, trujące są kwiaty, nie należy pozwolić, żeby dzieci wysysały nektar i przeżywały kwiaty złotokarpu. I też objawy przede wszystkim takiego silnego niezbyt żołądkowego powoduje. Kolejna trująca roślina już nie europejska, bardzo znana, bardzo słynna, w kryminałach ratychmiski się pojawia między innymi. Z południowej Azji kulczyba wonie oko, czyli strychno słów zwonika. Nasiona i cała roślina zawierają alkaloid, strychninę. Tutaj takie też płaskie nasiona, owoce bardzo ładne, pomarańczowe. Siarczeń strychniny był stosowany w medycynie jako środek pobudzający, w małych dawkach, jako środek pobudzający, tonizujący, wpływający pozytywnie na pracę serca, jak ktoś miał słabe serce. W troszeczkę większej dawce, nie powiem, że w dużej, bo to jest bardzo trująca substancja. Strychnina powoduje bolesne takie drgawki, skurcze mięśni, bardzo maleje pobudliwość mięśni szkieletowych, nawet drobny bodziec wyzwala takie skurcze mięśni, jak przy tężcu pojawia się na twarzy, taki ciarny uśmiech od skurczu mięśni. Człowiek w takich konwulsjach się miota do wyczerpania, serce odmawia posłuszeństwa albo paraliż mięśni oddechowych sprawia, że człowiek nie może zaczerpnąć oddechu i się dusi. Bardzo barwnie zatrucie strychniną jest opisane w debiutanckiej powieści Agaty Christie, tajemnicza historia w Styles. Tam właśnie pani została otruta strychniną i Agata Christie popisała się swoją wiedzą fachową, bo ona w czasie I wojny światowej pracowała przy lekach w szpitalu przy wydawaniu leków, więc miała wykształcenie. I strychnina jest bardzo gorzka w smaku, więc idealnym środkiem do przemycenia strychniny jest kawa. Czarna kawa, gdzie się tego gorzkiego smaku nie wyczuje, jeśli nie zwróci na niego uwagi. Znaczy buteleczka z siarczanem strychniny kiedyś. Teraz już strychnina medycynie nie jest stosowana ze względu na toksyczność. No i jeszcze kolejny, też z medycyny i nie tylko z medycyny, warto opowiedzieć o takim ładnym zielonym owadzie. Tak zwana hiszpańska mucha, pryszczel lekarski, Lytta vesicatoria. Wysuszone owady zawierają do 5% kantarydyny i mucha hiszpańska była stosowana przez wiele wieków jako afrodyzja. Właśnie ta seniora pani Montvoisin między innymi handlowała proszkami z hiszpańskiej muchy. To jest substancja bardzo niebezpieczna i używający jej wiedzieli, że to jest niebezpieczna zabawa. Kantarydyna powoduje zapalenie dróg moczowych, wiomość, może uszkadzać nerki. Przy okazji powoduje przekrwienie narządów płciowych. U mężczyzn bardzo małe dawki skutecznie przedłużają erekcję. Większe prowadzą do tak zwanego priapizmu, długotrwale utrzymujący się bardzo bolesny wzwód. No i oprócz tego można użyć z powodu uszkodzenia nerek. Oprócz tego kantarydyna stosowana na skórę powoduje przekrwienie skóry, powstanie pęcherzy i pieczenie. W XVIII-wiecznej medycynie uważano, że takie pęcherze utrzymujące się na skórze mogą umożliwić wygonienie się jakiegoś stanu zapalnego, który jest głębiej, tak jakby się wyciągało chorobę na zewnątrz, czyli na przykład wróży, jakieś zakażenie kwasiorkowcowe, gdzie było zapalenie tkanek, to przykładano tak zwane plastry, które powodowały pęcherze, właśnie zawierające kantarydynę i to miało leczyć właśnie jakieś takie stany zapalne, czy zapalenie oczu na przykład. I co ciekawe, żeby stwierdzić, czyjś zgon nastąpił wskutek przydatkowania hiszpańskiej muchy, jakieś tam próbki tkanek można było rozetrzeć i je przyłożyć na ogoloną, wygoloną skórę kulika. Kantarydyna tak silnie powoduje, tak mała dawka powoduje powstanie pęcherzy, że właśnie można było zmiany na skórze kulika zaobserwować. Obrazek kolejny przedstawia zbiór tych przemoszczonych w krajach południowej Europy, gdzieś tam we Francji na przykład sobie żyją, na krzakach, na drzewach. O wschodzie słońca, kiedy te chrząszcze były takie, to jest chrząszcz, a nie żadna mucha. Te chrząszcze takie są niemrawe, ostałe, zimno i można je po prostu otrząsnąć drzewa na jakieś płatki rozpostarte na ziemi.
obraz pokazuje. Przechodzimy, tu jak mówiłam, jest zgniła głowa. Słynna pani na początku XX wieku, pani Belle Gunness, norweska imigrantka w Stanach Zjednoczonych. Ma na koncie prawdopodobnie ponad 40 ofiar. Chłopaka, którą mordowała dla zysku. Prawdopodobnie miała na sumieniu dwóch mężów i po długim mężu odziedziczyła farmę dużą i oddawała ogłoszenia matrymonialne zapraszające panów zainteresowanych małżeństwem z bogatą wdową. Panowie do niej przyjeżdżali z wizytą i znikali w tajemniczy sposób, aż w końcu wyszło na jaw, że potem jak w końcu się jakieś rodziny tych ofiar zaczęły się interesować, gdzie oni, że panowie pojechali do tej pani i zniknęli. W końcu ona zaczęła czuć, że się wokół niej taka sieć zaciąga i sfingowała pożar, znaczy był pożar wielki tej farmy. Jak się wszystko spaliło, to znaleziono tam zwłoki jej dzieci, kilka dwojga dzieci i zwłoki kobiety bez głowy, co do której nie ma do dzisiaj pewności, czy to była ona, czy to nie była ona, ale dużo prawdopodobieństwo, to nie była ona, bo przed śmiercią wszystkie swoje pieniądze wycofała z banku, więc po prostu prawdopodobnie pieniądze wypłaciła, farmę spaliła, zostawiła tam zwłoki jakiejś kobiety, którą, bo przed śmiercią dała ogłoszenie, że potrzebuje gospodyni służącej, tam wśród się jakaś kobieta się zgłosiła ponoć, że tej kobiety, prawdopodobnie ona ją właśnie tam zabiła i sama uciekła. Nie ma pewności, czy nie udało się po prostu nie zidentyfikować tych zwłok spalonych tam w tamtą stronę. W każdym razie, jak zaczęto jej na tej farmie kopać, to wycofano różne ciekawe rzeczy w postaci zwłok albo w kawałkach, albo w całości. To jest właśnie głowa jednej z tych ofiar. Zdjęcie, jak kopią w jej spalonej piwnicy. Pani niektórym panom podawałaś, jak do niej przyjeżdżali z wizytą, podawała wspaniałą kolację. Tam jadł i dostawał albo środek nasenny, albo kawę ze strychniną. Następnie jak albo zasnął, albo się otłuł, pani tasakiem w głowę traktowała zwłoki, albo były grzebane, albo je skarmiała świnią. Także jak widać, kobieta potrafiła. W ogóle jest taka ciekawostka, że kryminolodzy dobrze wiedzą, że o ile kobiety praktycznie nigdy nie dokonują brutalnych morderstw na tle seksualnym, o tyle masowe mordercinie najbardziej się zdarzają i tu zazwyczaj zabijają dla zysku i ulubione, trucizna jest ulubiony modus operandi kobiet. No to prawda, słaba płeć, nie jest jej tak łatwo kogoś złapać, zadusić, więc można, po co to kobiety zazwyczaj gotują, więc wiedzą dokładnie do czego coś można domieszać, żeby się smaku nie wyczuło. Tutaj akurat Belle Gunness nie jest takim bardzo typowym przykładem, bo właśnie była potężną, silną babą, 90 kilo żywej wagi i nie było dla niej problemu, żeby właśnie zwłoki sobie na plecy zarzucić, poświartować. Że słaba płeć ma. I kolejny truciciel, o którym tutaj trzeba parę słów powiedzieć. Graham Young, XX wiek, Wielka Brytania. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy Rowling się zdjęciem tego pana nie zainspirowała w pomoc postać Snape'a, bo jakoś tak z twarzy mi się wydaje, że to może być podobne. W każdym razie to jest chłopaczek, który od bardzo młodego wieku przejawiał wielką fascynację truciznami, dużo o nich czytał. Jak miał 14 lat, to jego osoby z jego rodziny zaczęły w tajemniczy sposób chorować, jakieś właśnie się objawy takiej wymioty biegunka, nie wiem, że on chorobowy i w końcu jego siostra nabrała podejrzeń, bo że właśnie, że w swoich eksperymentach być może coś mu się ręka odsknęła, czegoś tam dodał. W końcu jego macocha zmarła i wtedy już ojciec też podejrzeń nabrał, bo wcześniej nie było podejrzeń, dlatego że on też chorował, wszyscy chorowali, on też. Wyszło na jaw, że on sobie potajemnie chodził po aptekach i kupował małe dawki takich trucizn, które można legalnie kupić, tam antynon digitalina, ukłamiąc, że potrzebne mu są do szkoły, do jakichś tam eksperymentów, w ten sposób zgromadził duży zapas. No i właśnie akolityle, digitalina, antynon, tal, dodawał rodzinie do jedzenia. Czasami zapominał, do czego dodał, więc również sam się podtruwał, prowadził dzienniczek, zapisywał, komu to zaserwował, jakie były objawy. Wysłano go do Broadmoor, do zakładu dla umysłowo chorych. Tam miał odsiedzieć kilkanaście lat, ostatecznie wypuszczono go po 9 za dobre zachowanie. I teraz, słuchajcie, się zaczyna dopiero ciekawe. Wypisano go, uznano, że jest
świadomością, problem z pamięcią i charakterystyczną objawą jest wypadanie włosów. Tutaj po lewej jest jakieś dziecko zatrute salem, to jest jakieś zupełnie inne historii, widziałam tylko zdjęcie. No i wyszło w końcu, policja się zorientowała, że w aktach, że ten pan już kiedyś, był skazany. Ups, przeszukano jego mieszkanie, ups, znaleźli właśnie zapas bogaty taru, akonityny, zdobył jakiś tam dzienniczek z zapisami. Trafił tym razem już nie do zakładu słowa chory, tylko do normalnego więzienia. I w tym więzieniu, mając lat 42, zmarł oficjalnie na zawał. Nieoficjalnie jest silne podejrzenie, że komuś czegoś do czegoś domieszał i więźniowie się wkurzyli. I tak. I ponoć strażnicy w więzieniu mieli powiedzenie do więźniów: jak nie będziecie grzeczni, to poprosimy Grahama, żeby wam zaparzył kawy. Tutaj jeszcze mam kilka slajdów. Nie mogłoby się prelekcja ta obyć bez wzmianki o bojowych środkach trujących, które na dużą skalę zaczęto rozwijać podczas I wojny światowej, to użycie środków chemicznych, oczywiście bitwa pod Ypres, rozpylono chlor i fosgen. Najpierw tam próbowano rozpylać z pojemników, potem opracowano pociski zawierające trucizny. Bojowe środki trujące znane w tym momencie, dzielimy na duszące, działające na układ oddechowy, są chlor i fosgen. Ofiara duszy się, umiera na skutek obrzęku płuc. Parzące, działające przede wszystkim przez skórę, takie jak gaz twardowy. Paraliżujące, one są szczególnie niebezpieczne w bardzo małych dawkach na układ nerwowy, sarin, soman, tabun. I te, które nie są śmiertelne, tylko mają wyłączyć żołnierza z walki, to są łzawiące, powodujące ból oczu, uzdrawienie, oślepnięcie i halucynogenne, też wprowadzające w jakiś pobudzające odmienny stan świadomości. Tutaj na zdjęciach są pociski z literytem. Żołnierz, ofiara literytu, o literycie, czyli o gazie wyszakowym, będzie jeszcze cały slajd za chwilę. Natomiast tutaj mamy test króliczy, czy rura z salinem w fabryce nie przecieka. Czy królik żyje, czy królik nie żyje. Jak będę miała kilka czasu, to nie będę miała tego, co mogę powiedzieć o zamachach z użyciem salinu w tokijskim metrze. Natomiast teraz przechodzimy do iperytu. Mówiłam, że będą uszkodzone pośladki. Iperyt zasługuje na omówienie, ponieważ to jest świadek trujący, który miał najwięcej, spowodował ofiar w czasie I wojny światowej ze wszystkich bojowych środków trujących, jakie wtedy użyto. On jest taki szczególnie podstępny, dlatego że w pierwszej chwili, kiedy zostaje użyty, nie wywołuje bólu, nie wywołuje objawów. Objawy występują dopiero z pewnym opóźnieniem i rozwiewając taki nic dosyć, że to nie jest środek żrący, to jest trucizna komórkowa. Wchłania się przez skórę, przez drogi oddechowe, ma działanie chemiczne, łączy wiąże z DNA, powoduje alkylację DNA, wiąże się także z białkami, umieczynnia enzymy. Objawy występują po kilkunastu godzinach. Przede wszystkim niebezpieczne są pary tej substancji, to jest taka żółta, oleista ciecz o silnym zapachu czosnku albo musztardy. I działa silniej na wilgotną skórę, na wilgotną i cienką skórę, czyli pod pachami, w kroczu. I to jest substancja, która przede wszystkim jest niebezpieczna, po pierwsze dlatego, że inaczej. Cel użycia iperytu to jest nie tyle pozabijanie żołnierzy, co wyłączenie ich z walki. Wyłączenie dużej ilości ludzi z walki i jednocześnie przeładowanie sztali czy tam stacji udzielania pomocy. No logiczne, masz pęcherze w kroczu nie pomaszerujesz, masz pęcherze pod pachami, tak, bo bolesne, paskudne. Sposób na wyłączenie żołnierzy z walki. Po tych kilkunastu godzinach, kiedy nas spływała mała ilość par, pojawia się zaczerwienienie, swędzenie, tak jak po poparzeniu słonecznym. Przy większej ilości pojawiają się takie pęcherze rosnące, wypełnione żółtawą sieczą. Właśnie w takich miejscach jak pod pachami, tutaj u tego żołnierza jest pod pachami, na szyi. I teraz cholernie potrafi oczy uszkodzić już w małej ilości. Zapalenie spojówek, zapalenie rogówek, zaczerwienienie, opuchnięte powieki, wzrok się traci, oczy tak zapuchną, więc nie widać, leje się wydzielina, większa ilość, chlapnięcie do oka, prawdopodobnie się skończy ślepotą. Działa też na drogi oddechowe, bo też przeszkadza na błonek dług oddechowych. W czasie I wojny światowej, kiedy jeszcze
ludzie, którzy umierali na zapalenie strzeli, zapalenie płuc uszkodzonych gazem. Dawka, przy której 50% ofiar umiera, to jest łyżeczka sieczy, ilość, która wystarczy na zaatakowanie 25% powierzchni ciała. Te nieszczęsne pośladki należą do jakiegoś biednego żołnierza, który sobie usiadł i siedział na skarbonej ziemi. W ogóle te obrazki rysował z kwiatkami ktoś, kto odwiedzał jakiś tam szpital w czasie pierwszej wojny i dla celów dokumentacyjnych właśnie rysował rannych żołnierzy. Dekontaminacja to są rozstwały jakichś słabych zasad, które umieczyniają substancje. One w otoczeniu można w sposób dosyć długo, gazem przegrodowym można dosyć długo ziemię, budynki skazić, teren, długo się utrzymuje w otoczeniu. I jeszcze kończąc, też ta kolekcja nie byłaby kompletna, gdybym słówka nie powiedziała na temat wielkich katastrof przemysłowych. Współcześnie chemizacja, niebezpieczne substancje używane są w przemyśle. Największa katastrofa przemysłowa w historii to w Hopalu w Indiach, 1984 rok, w fabryce pestycydów Union Carbide, gdzie strasznie nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa. Nie wiadomo, albo przez nieszczelną instalację się woda przedostała do pojemnika z taką substancją izotioksyniania metylu. Tam złamano przepisy, bo nigdy tak duża ilość tej substancji nie powinna być w jednym pojemniku przechowywana. Miał ogólnie sprawy systemu bezpieczeństwa. Tam właściwie fabryki po dochodzeniu stwierdzili, że w celach sabotażu któryś z pracowników po prostu tą wodę tam podłączył i wpuścił specjalnie. Nie wiadomo, w końcu tam nie doszli chyba w dochodzeniu, jak to tak naprawdę było. W każdym razie doszło do reakcji egzotermicznej. Temperatura wzrosła powyżej 100 stopni, wielka ilość zabór bezpieczeństwa się otworzył i olbrzymia ilość par, to była noc w grudniu, 23 grudnia 1984, wielka toksyczna chmura tego gazu się rozprzestrzeniła na okoliczne slumsy wokół fabryki. Setki tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi było, bo to duszący taki gaz, działający na drogi oddechowe, więc ludzie się budzili wymiotując i dusząc się. Gaz cięższy od powietrza pełnił sobie przy ziemi, tam kilkaset tysięcy ludzi było mniej lub bardziej podduszonych i podtłutych. Kilka tysięcy ofiar śmiertelnych, oficjalnie się przyznano do 3 tysięcy, prawdopodobnie bliżej 8 tysięcy. Setki tysięcy rannych, z tego część dla części się doskończyło trwałą inwalidzką z uszkodzonych płuc. Tutaj właśnie zdjęcie z demonstracji po wielu latach, bo w Indiach rozwijający się było ciężko, bardzo było z pomocą humanitarną, tam fabryka ostatecznie chyba wypłaciła niskie odszkodowania. Tutaj jest pomnik upamiętniający tę katastrofę. Już ostatni slajd, taki też efektowny sobie zostawiłam na koniec, też dwa słówka o dioksynach. Druga wielka katastrofa XX wieku to było Seveso we Włoszech w 1976 roku, gdzie też błędnie przeprowadzono proces produkcyjny, tam wyłączono nie w tym momencie, był już zbiornik źle chłodzony, wyłączony na noc, tam się reakcja toczyła, mimo że sądzono, że się nie toczy. Temperatura wzrosła, zabór bezpieczeństwa się otworzył i zaczęły się toksyczne substancje wydobywać. Zorientowano się, że coś jest nie halo, parę dni później, kiedy dzieci z okolicy zsypała tajemnicza wysypka i zaczęto znajdować masową martwe ptaki i drobne zwierzęta. Uwolniły się między innymi dioksyny, w związku z takie chloroorganiczne. I dla nich charakterystyczne objawy zatrucia jest tak zwany trądzik chlorowy. To nie jest zatrucie, które wywołuje jakieś dramatyczne objawy w momencie, kiedy jest ostre, natomiast trucizny, dioksyny pozostają w organizmie bardzo, bardzo długo, po wielu latach mogą powodować raka, też wady urodzeń u dzieci. Tutaj na zdjęciach mamy paskudny trądzik chlorowy. To są w skórze, takie związki chloroorganiczne się zgromadzą w skórze i tam dezorganizują jakieś procesy metaboliczne. Dochodzi nie tyle do łojotoku, co do koncentracji komórek układu immunologicznego. W skórze jest reakcja zapalna, zatkanie porów, jakieś tam keratynowe się tworzą, tworzy generalnie cysty, zaskólniki, jakieś takie olbrzymie powietrze, jakieś gigantyczne cysty za uchem jakiegoś biednego człowieka. Tutaj jest trądzik chlorowy jakiegoś człowieka pracującego w fabryce pestycydów. No i taka najbardziej znana ofiara dioksyn w ostatnim czasie to był prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, któremu zaserwowano dioksynę na jakimś tam uroczystym obiedzie. Później on dano mu tak dużą dawkę, że miał najpierw takie silne objawy zapalenia trzustki, jakieś tam żołądkowo-jelitowe, nie wiadomo było, co mu jest. Prawdopodobnie cel był taki, że to jest trucizna, która się na ogół
nie używa się dioksy zazwyczaj do tłucia, bo właśnie trzeba bardzo dużo dawkę podać, żeby spowodować ostre zatłucie i chyba nadzieja była taka, że dłużej nie będzie wiadomo, co mu było, natomiast to ostre zatłucie przeżył, po jakimś czasie zaczął mu się robić ten straszliwy trącik chlorowy i wtedy lekarze leczący go się zorientowali, że to jest właśnie zatłucie dioksydami, zrobili testy na dioksyny. Próbuje się, dioksyny się dochodzą w tkance tłuszczowej i żeby kogoś stopniowo z nich odtruwać, można podawać taki substytut tłuszczu olestre. Używano też w kuracjach odchudzających i stopniowo można w ten sposób detoksyfikować pacjenta, aczkolwiek u pracowników stałych pestycydów stwierdzano ten trącik chlorowy jeszcze po 3 dekadach niekiedy. Już często mniej więcej szczęścia, widać tutaj na zdjęciach go przed zatłuciem, tuż po zatłuciu i obecnie ten trącik już mu się w dużym stopniu cofnął. No i zasadniczo to